Niedzielski zapowiada luzowanie obostrzeń. Wkrótce poznamy decyzję duże luzowanie obostrzeń. Minister zapowiada. Przygotowujemy bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj, zostanie on zaprezentowany najprawdopodobniej w środę. Oprócz edukacji w maju wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. Minister zdrowia został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej, kiedy możemy spodziewać się luzowania obostrzeń i znoszenia jakich obostrzeń możemy się spodziewać. Przygotowujemy w tej chwili bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Ten harmonogram zostanie zaprezentowany najprawdopodobniej w środę, być może w czwartek, ale najprawdopodobniej w środę, poinformował Niedzielski. W maju wróci, bardzo wiele usług możemy się spodziewać, że w maju wróci, oprócz edukacji, bardzo wiele usług i zostanie przywróconych do funkcjonowania bardzo wiele sektorów, za których działaniem już się stęskniliśmy, zapowiedział. Na pytanie, czy restauracje będą dostępne tylko dla osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki, Niedzielski oświadczył, że nie ma na razie takiej dyskusji, żeby różnicować dostępność usług publicznych, jak restauracje, dla osób, które są zaszczepione bądź nie są zaszczepione. Luzowanie obostrzeń w części województw od poniedziałku w 11 województwach. Małopolskim, Pomorskim, Zachodniopomorskim, Lubelskim, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckim, Podkarpackim, Świętokrzyskim, Podlaskim i Lubuskim, znów mogą działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Nadal zamknięte są sklepy w galeriach handlowych, kluby fitness, siłownie, kina, muzea czy teatry. Natomiast w województwo śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane są wszystkie wcześniejsze obostrzenia.